Minecraft Tajemnice Smoków. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Szczerbatek, pora wstawać. Cześć smoczku, cześć szczerbatek, cześć. Masz, jedz. Nie jesteś głodny? Jejku, a w ogóle widziałeś Jericho i Cieo? Na polowanie poszli czy co? W sumie nie potrzebujemy jedzenia, no ale... Dobra, szczerbatek, dziś mamy co innego w planach. Przede wszystkim musimy lecieć na berg, tak? Także to mamy w planach, dzisiaj lecimy na berg. No, spokojnie, wiem, że daleka podróż, ale wszystko się ułoży. Spokojnie, dasz radę, no. Wiem, że dla ciebie to będzie ciężka i długa podróż, ale przecież i tak wiadomo, że dasz radę, skoro nie chcesz jeść, to znaczy, że jesteś pełen energii, tak? No właśnie, no, nie chcesz jeść, także no. Nie marudź, szczerbatek, spokojnie, tylko... Kurde, chciałbym to powiedzieć jeszcze Rico, ale Rico nigdzie nie ma. Tu jest jakiś śmiertnik zębacz. Cholera, ej! Tu nam się jakieś smoki pojawiają. Cześć, smoku! Dobra, szczerbatek, daj mi moment, tylko przygotuję swoją zbroję. Tylko, kurde, jestem strasznie ciekaw, gdzie jest Rico, bo kurde... Chciałbym mu jeszcze powiedzieć, że jedziemy na małą przerwę, na wakacje. Cześć, smoczku! Chcesz może jedzonka? Szczerbatek, to nie było dla ciebie, no. Może... Chcesz? Cześć, smoczku! Mangus! Kurde, nie znam tego gatunku smoka. Cześć, mangus, jesteś do oswojenia. O, tam jest kolejny. Ej, ile tu jest smoków w ogóle? Chyba z tego, co wiem, to one strasznie do alfy lecą, prawda? Z tego, co pamiętam, to alfa to tam u nas została i się tam zagospodarowała za tą górą, więc w sumie możemy też do niej polecieć zobaczyć, ale cześć, smoczku. Nie wiem, jak cię nazwę jeszcze, ale fajnie, że tu jesteś, spoko. Także, słuchaj, fajnie, że się zadomówiłeś, tylko jest taki mały problem, bo my tu mieszkamy. O mój Boże, czy to kolejno oszołomo strach? Kurde, dobrze, że to nie alfa. Kurde, ale też mam nadzieję, że się nie będą bili. Dobra, szczerbatek, mniejsza z tym. Słuchaj, lecim. Czy to jest brzuchochlast? Chociaż nie pamiętam jego gatunku, zresztą musimy lecieć właśnie na ten berg, ale... Czekaj, szybko polecimy do niego. Tam jest ten mangus chyba w ogóle. Dawaj, szczerbatek, spokojnie. Szczerbatek, nie szalej. Czekaj, smoku. Czekaj, szczerbatek, ląduj, szczerbatek! Co ty robisz? Szczerbatek, no! Chcesz się zabić, czy co? Siedź tutaj, spokojnie. Ja dam radę, dobra. Spokojnie, szczerbatek. Ja zaraz wrócę, tylko idę sprawdzić, co to za smok, bo... No, brzuchochlast ewidentnie, chociaż nie pamiętam, jak on się nazywał. Ja na niego zawsze mówię chmuroskok, ale to jest chyba imię. Pamiętam, że było jakieś imię takiego smoka na berg. Kurde, jak się do niego dostać? Dobra, chwila, jestem już prawie na szczycie. Spokojnie, szczerbatek, zaraz tam przyjdę do ciebie. Szybko, kurde. Spokojnie, smoku, nie chcę ci zrobić krzywdy, chcę tylko sprawdzić, czy jesteś dla mnie dobry, a jak nie, to mnie przecież zabijesz, prawda? Kurde, bo chcę zrobić rezerwat smoków. Spokojnie, smoku. Masz rybkę, masz. O, no i grzeczny smoczek, spokojnie. Dasz się dosiąść? Czekajcie, co jest? Wow! Czekaj, smoku, spokojnie, chcę cię jakoś nazwać. Czekaj, usiądź, dobrze. Siedź, o, ała. Au. Właśnie, trzeba w ogóle sprawdzić, co u alfy. Spokojnie, czekaj, smoku, ja cię muszę jakoś gdzieś przestawić. Tylko... Cholera, dobra, dam cię na razie pod dom. W którą stronę teraz jest dom? Tutaj. Czekaj, smoku, spokojnie. Spokojnie, smoku, spokojnie. Uważaj, smoku! Nie, smoku, spokojnie. Kurde, muszę cię nauczyć latać. Czekaj. Siedź tu ładnie, okej. Dobra, siedź tutaj, ja cię jeszcze nauczę latać, spokojnie. Ja tylko muszę teraz swoją nocną furię jakoś tutaj przywołać. Szczerbatek! Aj... Znowu będę musiał po niego iść, no. Ty, smoku, ciebie nazwiemy... Chmuroskok cię nazwę, okej? Okay? Żeby mi się później nie myliło. Nie jesteś brzuchochlast, bo to jest brzydkie imię. Będziesz... Czy ty w ogóle zwracasz na mnie uwagę? Okej, jesteś wyższy może, ale... Mógłbyś chociaż na mnie spojrzeć, kiedy do ciebie mówię. Dobra, nazwę cię Chmuroskok. Spokojnie, Chmuroskok. Kurde, ale w ogóle strasznie dużo smoków tutaj jest. Będę musiał... będę musiał z Rico je wszystkie pooswajać. A w sumie dobrze, bo chcemy zrobić tutaj rezerwat smoków.
Szczerbatek, czy ty możesz się mnie chociaż raz posłuchać i przylecieć, kiedy ja ci mówię, żebyś przyleciał? Ja nie mogę, Szczerbatek, czy jak ja cię wołam, to nie możesz przylecieć? Ty musisz czekać, aż ja przyjdę? Co, ty myślisz, że ja będę cały czas po górach latał? Przecież ja już jestem stary, ja jestem już zmęczony, ja już powinienem spać. Chodź tu, Szczerbatek. Cholera jasna, chodź, o. Dobra. Słuchaj, Szczerbatek, idziemy spać i rano lecimy na berg, tylko co ja teraz zrobię z tym smokiem, cholera? Dobra, spokojnie, siedź tutaj, idź spać, ja idę spać też i rano lecimy na berg, tak? No. To dobranoc, Szczerbatek. Ja nie mogę, co za dzień. Szczerbatek. Dobra, teraz już koniec żartów, musimy lecieć na ten berg, muszę się dowiedzieć... Nie. Szczerbatek, czy ty tu zapraszasz gości? Smacznego. Spokojnie, Gronklu, czekaj, dasz się nakarmić? Dasz się nakarmić? Ty tego nie jesz, ty jesz kamienie? Nie, to ja nie mam dla ciebie kamieni, jak ja cię mam nakarmić? Spokojnie, czekaj, dasz się dosiąść? Grzeczny smoczek, grzeczny, daj się dosiąść, czekaj. O kurde. Czekaj, Gronklu, czekaj, musimy... Ale ty wolny jesteś. Muszę mieć tego smoka, tylko nie wiem, jak on się nazywa, jaki to jest gatunek. Kurde, ja muszę mieć księgę smoków, koniecznie. Gronklu, czekaj, Gronklu. Kurde, dla ciebie też muszę mieć jakąś nazwę, no. Wszystkich was muszę nazwać. Chwila, to jest chmuroskok, Szczerbatek, mamy ciało, czyli ciebie muszę na pewno nazwać. Jeszcze tego mangusa całego, gdzie on jest? Mangus! Kurde, ale ja go przecież nie oswoiłem. A on się nawet nie dał dosiąść. Czy tam był mangus? Nie wiem. Cholera. Dobra, Gronklu, posłuchaj. My teraz lecimy na berg. Nie, no przecież ja ich nie mogę tutaj zostawić bez domu. Przecież jeszcze mi odlecą. Dobra, lecimy do Alfy zobaczyć, czy tam faktycznie się zbiera tyle smoków. I... Dobra, Szczerbatek. Mamy jeszcze jedną misję, słuchaj. Szczerbatek? Posłuchaj mnie, mamy jeszcze jedną misję. Musimy lecieć do Alfy, sprawdzić, czy faktycznie tyle smoków tu przelatuje. Jeśli rzeczywiście będzie tyle smoków, to znaczy, że możemy tu zrobić rezerwat. Ale co to znaczy? Że będziemy musieli również zbudować tutaj kilka domków, więc nie wiem, czy po prostu nie przełożymy tej wycieczki na barki jeszcze na kiedy indziej. Dobra, czekaj. Tu jest... Co to są za rodzaje smoków? Dobra, lecimy szybko, Szczerbatek, do Alfy. To też nie jest daleko, także spokojnie się nie zmęczysz. Jest wszystko, git. Czekaj, Szczerbatek, nie za ostro, nie za ostro, pamiętaj. Szczerbatek, nie za ostro. Jak ona się tu w ogóle rozbudowała? Czekaj, Szczerbatek. Jak ty tu przyleciałeś? Czekaj, Szczerbatek, zostań tutaj. Dzień dobry, Alfo. Ty nam nie zrobisz nic złego, prawda? O, jest jajko, ale ona go pilnuje. Są Gronkle? Ej, nie, no nie ma rewelacji w sumie. Co tu się stało? To nie wygląda najlepiej. Halo, co się tu stało? I tam też. Co jest? Szczerbatek? Kurde. No nie mogę zostawić tych smoków bez domu. Przepraszam, Szczerbatek, ale... No, chociaż w sumie ty się chyba cieszysz, co nie? Ale musimy przełożyć tę wyprawę na kiedy indziej. Ja najpierw muszę zbudować dom tym smokom, bo co ja innego zrobię? Dobra, Szczerbatek, zostań tutaj. Ja najpierw muszę... No, przepraszam cię bardzo, ale inne smoki też muszę mieć gdzie tutaj spać, prawda? No widzisz, że one się tutaj zalęgły, tak? A chcemy zrobić rezerwat, żeby wszystkie smoki były bezpieczne, tak? Alfa sobie radzi, jak widzisz. Ja też chcę sobie z nimi poradzić, bo one sobie same nie dadzą rady. Same sobie domu nie zbudują tak jak Alfa. Szczerbatek, przełożymy to na jutro, okej? Dobrze? No. Dobra, ja najpierw muszę mi zbudować domki. Tylko cholera... Cześć, Chmuroskok. Słuchaj mnie. Gdzie wam zbudować domki, co? Wow, to jest tygrys. Okej, może to nie są najlepsze domki, ale... Przynajmniej będą mogli w tym spać. Co nie, Szczerbatek? A, ty się nawet mną nie interesujesz. Teraz Gronkiel i Chmuroskok będą mogli... W ogóle muszę dla Gronkla wymyślić jakąś nazwę. Ale Chmuroskok już na pewno ma całkiem spoko domek, ma dużo przestrzeni, a Gronkiel po prostu... Gronkle chyba lubią takie ciasne przestrzenie, chociaż nie jestem pewien. Nie wiem, Szczerbatek, jak ty sądzisz, ale cóż. Co, zbieramy się? A, ty głodny jesteś pewnie, sorki, trochę cię nie zaniedbałem, przepraszam cię. Nie jesteś głodny w ogóle?
No dobra, to słuchaj, to co, lecimy? Na berg? Lecimy? Tak? No dobry smoczek, lecimy na berg, co? Dobra, to dawaj.